Jest wysoki, ale uprzejmy. Ubiera się jak Żyd na olimpiadzie. Jest najstarszą nadzieją polskiego stand-upu. Przywitajcie go tak gorąco, jak tylko gorąco się da przywitać kogoś takiego. Przed nami Mimi Sękne! Cześć już oficjalnie! A ty tam się chowaj. Idź już tam, kurwa. Idź, idź. Idź, idź, idź. Najstarsza nadzieja polskiego stand-upu. Wiecie, że Kamiński jest starszy, ale dla niego nie ma już nadziei. A w ogóle zauważyliście, że Wojtek jest podobny do Keanu Reevesa? Nie? Nie, takiego swojskiego Keanu. Taki, wiecie, Keanu z Pasterzowic. Wiecie, że tak jak w Matrixie dostał do wyboru czerwoną i niebieską tabletkę i wybrał czteropak harnasia. Ale dobra, to jeszcze o nim. Parę słów o mnie. Tak, żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia. Ja jestem dziadem. Ja nie nadążam za dzisiejszymi czasami. Wszystko dla mnie, słuchajcie, dzieje się zbyt szybko. Nie wiem, czy kojarzycie tą taką modę na zdjęcia z marsowania. Ja swoje zrobiłem i wrzuciłem w lipcu. A pamiętacie jeszcze Hot 16 Challenge? To, co Duda wygrał ostrym cieniem mgły. Nie? To ja to wrzuciłem w zeszłym tygodniu. I słuchajcie, jeszcze na koniec nominowałem Krzysztofa Krawczyka. Nie nadążam. Też znam się na niewielu rzeczach. Niby się trochę znam na stand-upie, no ale przecież wszyscy widzimy, że nie występuję dla was w katowickim sporcie. Jestem ojcem czterolatka, Witka. No to znam się trochę na opiece nad dzieckiem, ale to znowu, to nie jest jakiś taki wybitny poziom wiedzy, nie? Po prostu dziecko nadal żyje. Ale jest, słuchajcie, jedna rzecz, na której znam się doskonale. Na przepierdalaniu czasu. Wstaję, 7 rano, myślę, popracuję, powymyślam dla was jakieś żarty, no ale wcześniej wiadomo, śniadanko, do śniadanka jakiś szybki odcinek serialu, kończę oglądać serial, patrzę na zegarek, 15. Fajrans. I właśnie dlatego nie w spodku. A co jak mało wiem, uświadamia mi mój młody Witek, 4 lata. On, słuchajcie, ma jeden prosty trik. Pyta mnie, dlaczego? 6 rano, budzi mnie, trzęsie, ja nic nie wiem, nic nie ogarniam. A on, tato, dlaczego oczy są z przodu? Właściwą odpowiedzią na to pytanie w tych okolicznościach jest spierdalanie. Ale to jest mój synek, ja go kocham. Ja tylko myślę spierdalanie. A mówię, no wiesz, synek, no musimy widzieć to, co przed nami. A dlaczego nie musimy widzieć tego, co za nami? No czasem musimy, wtedy się odwracamy. To dlaczego nie mamy oczu z przodu i z tyłu? I to, słuchajcie, nie wytrzymuję. Stosuję jego broń. Mówię, a ty jak myślisz? Dlaczego nie mamy oczu z przodu i z tyłu? O, bo tak jest. No rozwalił mnie, słuchajcie. Leżę na łopatkach i mam olśnienie. Już wiem, skąd się biorą te wszystkie grube dzieci. Rodzice zrobią wszystko, żeby zatkało ryj i przestało pytać dlaczego. Masz, kochanie, jedz, jedz. Ale słuchajcie, to się nigdy nie kończy, a te pytania stają się coraz gorsze. Ostatnio mnie pyta... Tato, a dlaczego Rosjanie napadli na Ukrainę? I wytłumacz czterolatkowi. Ale się staram, mówię, wiesz, synek, no... Rosjanie chcą mówić Ukraińcom, co mają robić. I tego samego dnia wieczorem mówię do niego, Witek, umyj zęby. A on, nie będziesz mi mówił, co mam robić, Rusku. A to jak mało wiem, uświadamiają mi też komentarze w internecie. Jakiś czas temu, jak to był taki bardziej gorący temat, wszedł na jakiś taki artykuł o szczepieniach, nie? I wchodzę pod spodem w komentarze, czuję się jak na konferencji naukowej. Sami eksperci.
Wiecie, pierwszy komentarz z brzegu. Koleś podsumowuje cały temat szczepień, nie tylko z perspektywy, nie wiem, biologii, genetyki, epidemiologii, ale też socjologii, politologii, psychologii społecznej i to wszystko, kurwa, w jednym zdaniu. Żydki wstrzykują nam DNA świni, żebyśmy nie myśleli samodzielnie i nie mogli mieć dzieci. Człowiek, kim jesteś, geniuszu? Nie wiem, profesorem Oxfordu, noblistą, sprawdzam? Zatrudniony w Szlachta nie pracuje. Wiecie, i tak się zacząłem zastanawiać, skąd się takie typy biorą, skąd w nich taka wysoka samoocena, skąd w nich takie dobre samopoczucie. I pomyślałem o tym, co słyszymy w reklamach. Jesteś wyjątkowy. Jesteś oryginalny. Tak do ciebie mówię. Drugi rząd, ciemna bluza, masz napis IT, chyba, na bluzie, już wiesz, że do ciebie mówię. Jesteś najlepszy. Przypominam, reklama. I zasługujesz na to, co najlepsze. Zasługujesz na papier toaletowy, czuły protektor odbytu. I w tym momencie reklamy, słuchajcie, wychodzi Robert Lewandowski. Kiedy skupiam się na strzelaniu goli, chcę mieć pewność, że tam z tyłu obrońca chroni moją bramkę. Ale podążając tym tropem dobrego samopoczucia, jest cała duża taka grupa ludzi, która zarabia niezłe pieniądze na tym, że mówi innym, że są tak fajni, że mogą wszystko, bo limity są tylko w ich głowach. Nie wiem, czy kojarzycie coachów, coaching. Jeżeli ktoś nie kojarzy, to dosłowny cytat z jednego z polskich coachów, tak żeby było wiadomo, o co chodzi. Możesz mieć wszystko, czego zapragniesz, jeżeli tylko pozbędziesz się przekonania, że nie możesz tego mieć. Kurwa, to jest tak proste. Słuchajcie, ja zrobiłem eksperyment, poszedłem do sklepu z elektroniką. W głowie mam cytaty z coachów, nie? I pakuję do koszyka, co tylko chcę, nie? Co tylko chcę, bo limity są tylko w mojej głowie. Idę do kasy, kasjer 33 600. A ja, nie sądzę. On, słucham? Proszę pana, ja tego pragnę. To pan za to zapłaci. Ja znowu cytuję. Nie pozwolę sobie wmówić, że na to nie zasługuje. On tak dość długo patrzy na mnie, nie? Pan jest pojebany! Ja znowu cytat. Silny człowiek zbuduje dom z kamieni, którymi inni w niego rzucają. Znamy to z historii. Każdy ukamieniowany zostawał potem murarzem. Ale ja go nie słucham. Ja biorę koszyk, biegnę w kierunku drzwi, bo tam za tymi drzwiami jest spełnienie moich pragnień. Gość krzyczy, ochrona, blokujcie drzwi! A ja, drzwi nie są problemem! Cytat, bo bogaci koncentrują się na szansach, a biedni na przeszkodach. Jak już siedziałem w więzieniu, w głowie miałem jeszcze jeden cytat. Gdziekolwiek jesteś, bądź tam. Także ignorowanie rzeczywistości jest całkiem niezłym sposobem na dobre samopoczucie, ale moim osobistym jest kawa. Bo jestem uzależniony. Muszę ją pić po prostu. Wiecie, jak rano się napiję kawy, boli mnie łeb. Nienawidzę ludzkości po prostu. Chcę całą wymordować. No. Są jakieś kawowe ćpuny na sali? Zaklasz się. Okej, okej. Słychać, że niektórzy dawno kawy nie pili, tak nerwowo klaszczą. Ja oprócz tego, że jestem uzależniony, lubię się też napić dobrej kawy, więc kupiłem sobie taki ekspres. Wiecie, że się tam wsypuje ziarenka, on mieli, robi kawę. Mówię, kupiłem, bo żona moja Gosia mówi, że ona nie potrzebuje tego ekspresu. Ona lubi rozpuszczalną. Myślę sobie, jak chcesz, wieśniaro? Nie znasz się. Bo ten ekspres robi naprawdę, ale to naprawdę, wiecie, dobrą kawę.
Tylko że to jest jego jedyna zaleta, reszta to są wady. Po pierwsze, dźwięki, jakie on z siebie wydaje. Nie? Ja rano, żeby się obudzić, potrzebuję dwóch rzeczy. Kawy i ciszy, spokoju. Tymczasem włączam tego gnoja, nie? A on... nagrzewa się. I wiecie, w tych wszystkich reklamach ta poranna kawa kojarzy się z takim magicznym aromatem, który w subtelny sposób rozświetla twój dzień. Mi poranna kawa kojarzy się z jeleniem na rykowisku. Pół mojego wieżowca musi wiedzieć, że u Zenknerów kawę robią. Słuchajcie, ostatnio spotykam sąsiada, 6 pięter pode mną mieszka. Mówi, sąsiad, straszny ten budzik macie. Ale żeby to były tylko dźwięki, to byłby luzik, nie? On się kończy nagrzewać. I robi... Co oznacza, że zanim zrobi mi kawę, na którą ja tak bardzo czekam, on, kurwa, ma mi coś do powiedzenia. Patrzę na ten jego wyświetlacz, opróżnij pojemnik na fusy. Okej, dobrze. Opróżnię pojemnik na fusy. Nie minęła minuta, gnój musi się nagrzać. Napełnij pojemnik z wodą. Mówi do niego, nie będziesz mi mówił, co mam robić, Rusku. I napełniam pojemnik z wodą. Nie minęła minuta, gnój musi się nagrzać. Dosyp kawy. Jestem na niego grubo wkurwiony, więc krzyczę do niego, nie? Nienawidzę cię, gnoju! Żałuję, że cię mamy! A on, tato? Rozglądam się po kuchni. Biedny Witek ucieka z kuchni z płaczem. Ale chuj z dzieckiem, najważniejsza jest kawa. Dosypuję, nie? Kto zgadnie, co teraz? Odkamienianie. Bardzo dobrze, odkamienianie. Ile trwa odkamienianie? Pół godziny to wy macie zajebiste ekspresy tutaj w Szprotawie. U mnie to jest godzina. Na szczęście wszyscy dobrze wiemy, że to można pominąć. Ja to drugi rok pomijam. Pyk. Jemu to się wyraźnie nie podoba, bo teraz przy nagrzewaniu słyszę chuj, 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 chuj. Ale nie słyszę żadnego innego dźwięku. Słuchajcie, tak jak lubię, robię sobie podwójne espresso. Podnoszę filiżankę do ust i okazuje się, że gnój naprawdę dobrze się nagrzał, bo parzę sobie kawą ryj. Krzyczę z bólu, podchodzi do mnie moja Gosia z filiżanką rozpuszczalnej i mówi, a ja już drugą piję. Że kawa, dobre samopoczucie, nie zawsze. A, dzięki, wasze zdrowie. Ale całkiem niezłe w tym temacie są media społecznościowe. Pewnie kojarzycie ten mechanizm, nie? Że wrzucacie nową profilówkę tam na Facebooka, na Instagrama, ludzie lajkują, serduszkują, no jest milutko. Tyle, że no, nie zawsze to działa. Jak ja wrzucam nową profilówkę z moją twarzą, najczęstszą reakcją jest trzymaj się. I a propos, jakiś czas temu przeglądam sobie Facebooka i widzę, że znajomy wrzucił czarno-białe zdjęcie swojego syna. Myślę, Jezu, syn mu umarł. A miałem do niego dzwonić właśnie, nie? Bo będę u niego w mieście z występem. Chciałem, żeby mnie przenocował, a teraz trochę głupio dzwonić. Ale patrzę, nie, syn żyje. W ogóle ma urodziny i znajomy składa mu życzenia urodzinowe na Facebooku. Pisze, synku, tego jak bardzo cię kocham, nie da się wyrazić słowami. Kocham cię jak żagiel kocha wiatr, jak kwiat kocha słońce, jak grzyb kocha wilgoć. I czytam to i myślę sobie, mogłeś zatrzymać się na nie da się wyrazić słowami. No ale dobra, no składa te dosyć osobiste życzenia, wrzuca jako publiczny post, który no każdy może przeczytać. Znaczy dobra, no prawie każdy. Na przykład jego syn nie może, bo właśnie kończy rok. No to do kogo on to pisze? No do znajomych, żeby go podziwiali, żeby lajkami, serduszkami udowodnili, jak zajebistym ojcem jest. Myślę sobie, co za typ? No synowi to udowodni, a nie obcym ludziom. No co za... Nie chcę mieć z nim nic wspólnego. I jakiś czas potem nocuję u niego w domu. Siedzimy sobie. Luźna, fajna atmosferka, nie? Popijamy piwko. Myślę sobie, powiem mu coś. Mówię, wiesz co... Ten twój post o synu. A on, co post o synu?
A ja... Nic. Bardzo się wzruszyłem. A on... No ale nie zalajkowałeś. Skubany, sprawdzał. Ale słuchajcie, na jego obronę, nie? On bardzo, ale to na maksa, naprawdę na maksa kocha swoją rodzinę. Tylko jego rodzina nic o tym nie wie, bo nie czyta jego Facebooka. I też, żeby nie było, ja go rozumiem. On chce postrzegać samego siebie jako dobrego rodzica. I ja też tak czasem mam. Ale od początku. Mój Witek, 4 lata, przypominam, jest magnesem na stare baby. Idziemy sobie spacer w parku i zbliża się do nas stado starych bab. I... Co? Są jakieś na sali? Panie, które się identyfikują? Słuchajcie, ja nie o was mówię. Nie, no ustalmy coś, no przecież stare baby nie chodzą na stand-up. Wy jesteście spoko dupeczki. No mamy to ogarnięte, prawda? No więc zbliża się do nas to trzyosobowe stado, nie? I patrzą się na tego mojego Witka jak sępy na padlinę. I wychodzi najodważniejsza, taka przewodniczka stada i mówi... Ach, ci oto taki śliczny. A te dwie za nią. No kto? No kto? Ach, ci oto taki słodki. Aż bym cię zjadła. Te dwie. Ja też, ja też. Taka rada. Jeżeli chcecie się zaprzyjaźnić z obcym dzieckiem, najlepsza jest obietnica kanibalizmu. I słuchajcie, po tym tekście ona jeszcze szpony do mojego Witka wyciąga, nie? Myślę sobie, zaraz mojemu dziecku oczy wydrapie i jeszcze mówi, ak ty on ma takie śliczne oczka! Staję między nimi ja. Ja mam takie śliczne oczka. Ona tak patrzy na mnie, patrzy na Witka. Ak ty oto taki niepodobny do tatusia? No kto, no kto? I słuchajcie, i szybko mu coś do ręki wciska, nie? Ma chłopcik cukiereczka, tylko uważa, żeby tatuś nie zjadł, bo widać, że lubi. I rechocząc uciekają, nie? Wiedźmy. Wsiadły na miotły, poleciały. I wiecie, oczywiście pierwsze co robię, no to zabieram synowi cukierka, no. On robi smutną minkę. Ja mówię, synku, no nie wolno brać cukierków od obcych. On się odwraca, ja zjadam cukierka. Od swojego wziąłem. No ale dobra, no miała wiedźma rację. No, no lubię. Ale oficjalna wersja jest taka. No, słuchajcie, no chyba się zgodzicie, że cukierki są niezdrowe. A ja jestem dobrym rodzicem i chronię moje dziecko przed cukierkami własnym ciałem. Pewnie najgrubszy na sali się odezwał. Na bank. Na bank. Nie, no masz rację, stary, no pancerz rośnie, słuchajcie. No ale co? Nie tylko kobiety tyją po urodzeniu się dziecka. Wiecie, ostatnio wchodzę na wagę, okazało się, że przekroczyłem tę straszną psychologiczną barierę bycia grubym. Patrzę, są 3 cyfry na tym wyświetlaczu na wadze. I oczywiście wiecie, że pomiędzy 2 a 3 nie ma przecinka. Patrzę, jest, 101. Przy sobie nie zgadzam się, nie jestem gruby. Zejdę, wejdę jeszcze raz. Może wynik będzie inny. Może będzie 99. Przecież to wszystko zmienia, nie? Więc zszedłem. Rozebrałem się. Kto sobie wyobraził? Najgrubszy sobie wyobraził. O, kurwa, jest ekspert. Jest ekspert od zręczania. Co trzeba zrobić? Trzeba się podeprzeć na rękach? Stanąć na rękach trzeba. Kurwa, jak grubas ma stanąć na rękach? No umówmy się, no stary. Nie masz dobrych rad dla mnie. No w każdym razie, ja ci opowiem o mojej. Zobaczymy, może u ciebie zadziała. Schodzę, rozebrałem się, nie? Zrobiłem wydech, pierdnąłem. Wchodzę i tak, wynik jest inny. 103. I wyobraziłem sobie, nie? Że zaraz usłyszę pukanie do drzwi, otwieram drzwi, w drzwiach stoi urzędnik. Dzień dobry, Ministerstwo Zdrowia. Właśnie otrzymaliśmy informację, że przekroczył pan 100 kg. Ja zdziwiony.
Skąd wiecie? W wadze ma pan zainstalowanego Pegasusa. Znaczy, w pana przypadku to hipopotamus. Od dziś bierze pan udział w nowym rządowym programie 100+. 100+? Co to jest? Dopóki nie schudniesz, grubasie, nie będzie 500+. Ale żeby nie kończyć tego wątku tak negatywnie, to pochwalę wam się, bo może nie widać, ale udało mi się pozbyć problemu nadwagi. Wyjebałem wagę przez okno. O. Wasze zdrowie. Bo dobre samopoczucie, słuchajcie, jest najważniejsze. I niektórzy starają się za nim ukryć chyba jakieś takie podświadome poczucie winy. Ja już mówię, o co chodzi. Nie wiem, czy kojarzycie, że na sklepach mięsnych ich właściciele często malują takie radosne, uśmiechnięte świnki. Kojarzycie to, nie? I za każdym razem, jak widzę taką świnkę, to myślę sobie, a dlaczego ona jest uśmiechnięta? A jaki to ma związek z rzeźnikiem? I wymyśliłem. Rzeźnik tuż przed walnięciem ją prądem opowiedział jej kawał. Posłuchaj, świnia. Stoją sobie dwie świnie, nie? I jedna mówi o drugiej. Ty, ciebie gospodarz też wczoraj zaszczepił? Nie. A co? No wchodzi wczoraj do chlewu, ściąga spodnie, ściąga gacie i co? I wstrzyknął mi DNA człowieka. I ten żart zostanie z wami po występie. O czym gadał ten pierwszy koleś? No, nie wiem, o dymaniu świni. W każdym razie ja na maksa zwracam uwagę na te obrazki. I do niedawna miałem taki swój jeden ulubiony. Jeżeli będziecie w Zielonej Górze, ulica Anieli Krzywoń. Sprawdźcie sobie. Na tym obrazku jest uśmiechnięta świnia w dresie, nomen omen, która w raciczkach trzyma pilota, którym pilotuje drona. I na tym dronie podwieszony jest uśmiechnięty boczek. Ale niedawno zobaczyłem coś jeszcze lepszego, jeszcze lepszy obrazek. Świnia na tym obrazku jest nie tylko uśmiechnięta, słuchajcie, ona jest też niecała. Bo ktoś uciął jej kawałek szynki. Na niej to nie robi żadnego wrażenia, ona sobie stoi uśmiechnięta, nie? W ogóle w tle namalowane ma piękne, błękitne niebo, białe chmurki, nad głową ma aureolkę, a na plecach skrzydła. To jest świński aniołek bez dupy. Słuchajcie, i ten chlewowy cherubinek ulatuje do nieba z takim poczuciem spełnienia na ryjku, bo oddał ludzkości to, co miał najlepsze. I oczywiście z pewnością ludzkość się odwdzięczy. Na pewno parę osób po zjedzeniu świnki postawi jej piękny pomnik z brązu. A słuchajcie, niektórzy nie muszą się przejmować dobrym samopoczuciem, bo rodzą się zajebiści. Rodzą się od razu z dobrym samopoczuciem. Taka szybka anegdota. Gram kiedyś występ, na widowni siedzi para. Znaczy, nie, że tylko jedna para. Tam było więcej osób. W każdym razie siedzą sobie, nie? I ja mówię, że niektórzy rodzą się zajebiści i laska na maksa się odpaliła, nie? Wow, o mnie gada! Jej facet się na nią patrzy, a ona, tak, ja się urodziłam zajebista! I pytam się jej faceta, stary, to prawda? A on, coś się zepsuło po drodze. No ale tak, no niektórzy rodzą się zajebiści i chciałbym, żebyśmy się w związku z tym cofnęli w czasie do początku lat 90. Znaczy, kto się cofnie, ten się cofnie. Myślę, że niektórych wtedy nie było jeszcze na świecie. Dobra, nie będę ciebie tam it już męczył. Kolega obok, bang! Który jesteś rocznik? 86. Kurde, stary dziadu jesteś. A tutaj kolega, który jesteś? 84. Ja pierdzielę, a jest kto, jest jakiś ktoś młodszy niż 95, tam 96, 97, 98? Tak? Sam siebie podpierdoliłeś, cudownie. Nie, serio, który jesteś rocznik? Nie wie, kiedy się urodził. To ten, on jest najebany, tak? Ale co, nie ma nikogo powyżej 9,5? Serio? 9,4? Oj, to na maksa
Na maksa o tobie mówiłem, że jesteś spoko dupeczką. Na maksa. Muszę cię poznać po występie. Słuchajcie, zostaję w Szprotawie, układam sobie życie na nowo chyba. Dobra, jebać pytanie o roczniki. O, to już nie ma sensu. Słuchajcie, nie, ale cofnijmy się do początku lat 90. Nie? To wiecie, to był taki przełomowy okres dla kraju, bo skończył się wtedy PRL, zaczął się kapitalizm. Dla mnie to też był przełomowy okres. Ja skończyłem bawić się żołnierzykami, zacząłem kutasem. Ale coś jeszcze się zmieniło. Zaczęło mieć znaczenie, ile zarabiają twoi rodzice. Jakby to ustalało jakąś taką hierarchię w klasie. Kto lepszy, kto gorszy. I a propos, na którejś przerwie kumpel puścił taką listę po klasie i na tej liście wpisywałeś swoje imię i wpisywałeś, co masz w domu. Czy masz kolorowy telewizor? Czy masz magnetowid? W ogóle pamiętacie, co to magnetowid jeszcze? No, w latach 90. to był taki Netflix. Na VHS. Albo czy masz telewizję satelitarną? To kojarzycie, nie? Tam te talerze tam na dachach, na balkonach. Wtedy to był luksus. U nas w klasie, ja nie wiem, jakby ze dwie, trzy osoby były, które miały talerz satelitarny. I słuchajcie, to była klasowa arystokracja. Jak oni się spłacili na WF-ie, to pachniało banknotami. Wiecie, to byli tacy klasowi celebryci, nie? Każdy chciał ich mieć na swojej imprezie, bo miał nadzieję, że oni zaproszą go do siebie na swoją prestiżową imprezę. Więc podchodziłem do takiego, nie? Cześć, a może przyszedłbyś do mnie na urodziny? W jaki dzień? W jaki ci pasuje? I co ciekawe, słuchajcie, oni mieli zajebiste oceny. Ale nie dlatego, że byli super zdolni, super inteligentni, nie. Po prostu każdy im pomagał, chciał z nimi dobrze żyć. Ludzie pisali im wypracowania, zdawali ściągnąć zadania domowe. Niektórzy ściągi, słuchajcie, pisali, a potem nauczyciele tych ściąg nie widzieli, bo chcieli dobrze żyć z ich rodzicami. Bo ci nagrywali im na VHS-y pornole z satelity. I jakiś czas temu na Instagramie znalazłem jednego z tych sateliciarzy, takiego Krystiana. No i widzę tam zdjęcie Krystiana z żoną, z dzieckiem. Krystian w naturalnej pozie prezentuje złoty zegarek. W tle najnowszy Mercedes, dalej dom wystylizowany na średniowieczny zamek. Ale najlepszy w tym wszystkim, słuchajcie, jest podpis. Do wszystkiego doszedłem sam pracą własnych rąk. Tymczasem ja wiem, że tatuś pomógł mu we wszystkim. W znalezieniu pracy w swojej firmie, w kupnie domu i w zostaniu ojcem. Ja się napiję, wasze zdrowie. Ale były też ze dwie, trzy osoby w naszej klasie, których nie stać było nawet na kolorowy telewizor. Miały czarno-biały telewizor, czarno-biały telewizor. Kojarzycie, że coś takie 49 na bank kojarzysz, czarno-białe telewizory. To były takie typy, może pamiętacie, takie typy, które miały sweter po bracie. Tylko po pierwsze, nie miałeś pewności, czy brat z tego swetra wyrósł, czy umarł z głodu. A po drugie, przed bratem nosiło go trzech innych braci, ojciec i dziadek. Te swetry miały tyle dziur, że nawet mole je omijały. Co ciekawe, ci z kolei mieli kiepskie oceny, nie? I znowu, nie dlatego, że byli mniej zdolni, że byli głupi. Nie, nic z tych rzeczy, słuchajcie, po prostu nikt im nie pomagał. Rodzice harowali na półtora etatu, żeby było co do garnka włożyć, a w szkole, jak któryś zapytał o coś nauczyciela, to ten wstawiał mu uwagę za przeszkadzanie w lekcji. I jakiś czas temu jestem u siebie w moim rodzinnym mieście, w Stargardzie, na święta, idę ulicą i nagle słyszę Michał! Patrzę po drugiej stronie ulicy, jeden z tych od czarno-białego telewizora, Marek, nie? No i widzę, że no, delikatnie się zżulił. No, jakby był postacią z Harry'ego Pottera, jego patronusem byłaby małpka. Ale wiecie, jest zadowolony, jest radosny, szeroko się uśmiecha, a uśmiech ma jak ten telewizor, czarno-biały. I obok idzie jego syn i ma na sobie ten sam sweter. Że niektórzy rodzą się zajebiści, a niektórzy nie. Ale no nie ma co ukrywać, że bogactwo, sława no jest źródłem takiego prestiżu społecznego, tego, kogo ludzie szanują. Ale wiecie, jest jedna grupa, która ma wyrąbany na ten prestiż. Małe dzieci. Mój Witek jest na maksa, ale to na maksa zajarany śmieciarkami.
Dla mojego młodego śmieciarz to jest najbardziej prestiżowy zawód ever. Po prostu ever. A totalnie go nie obchodzą celebryci. No ich w dupie, nie? Bawi się tą śmieciarką swoją, nie? Ja podchodzę do niego, mówię: synek, a wiesz, że Doda operacyjnie zmniejszyła sobie wargi sromowe? A on... No i tak od niechcenia mnie pyta, nie? Dlaczego? A ja... Bo tak jest. Jeden, jeden, gnoju! Ale słuchajcie, na nim to nie robi totalnie żadnego wrażenia. I czym dłużej o tym myślę, tym bardziej stwierdzam, że on ma rację. Bo zastanówmy się, co by było, jakby któregoś dnia nagle zniknęli ze świata wszyscy śmieciarze. No, nie wiem, czy kojarzycie, jak zastrajkowali we Włoszech, bo nie podobały im się umowy śmieciowe. No, ulice tonęły w śmieciach. A jaka narodowa tragedia by się wydarzyła, jakby nagle ze świata zniknęli celebryci? Pudelek nie miałby o czym pisać? By go w końcu uśpili? Nie wiem, z Instagrama zniknęłyby sponsorowane posty reklamujące czuły protektor odbytu. Zniknęłyby te różne słabe programy typu tam, nie wiem, gwiazdy tańczą, gwiazdy śpiewają, gwiazdy topią się w basenie, gwiazdy stają na chuju, żeby zostać gwiazdami. No śmieci byłoby mniej. Brum, brum. Ale a propos mojego młodego, słuchajcie, jakiś czas temu przyzwyczajaliśmy go do nocnika, nie? I to przywołało wspomnienia z czasów mojego dzieciństwa, jak moi rodzice przyzwyczajali mnie do nocnika. I to był prosty temat, słuchajcie. Jak zrobiłem siusiu, to chwalili, jak zrobiłem kubkę, to bili brawo. No i mi się to na maksa podobało. Do tego stopnia, że nawet jak nic mi się nie chciało, nie? To siadałem na ten nocnik, wyciskałem z siebie jakiegoś żałosnego mikrobobka, tylko po to, żeby rodzice chwalili, nie? Żebym czuł się kochany i akceptowany. Trochę żałuję, że ta metoda nie działa w dorosłym życiu. No wyobraźcie sobie, kłócę się z moją Gosią, nie? Jest naprawdę źle, to się ociera o rozwód, nie? Nagle mówię, stop, stop kochanie, wybiegam z pokoju, biegnę do kibla, robię kupę, wołam ją, mówię, zobacz kochanie, zobacz co dla ciebie zrobiłem. Ona chwali, bije brawo. Mówi, o jaka duża. I ja czuję, że jest lepiej. Potem się zamieniamy, ona robi, ja chwalę. No udany związek oparty na gównianym fundamencie. Także ja wam nie mówiłem, to jest nie tylko stand-up, to jest też terapia par. Jeśli macie problemy, nie próbujcie tego w domu. Ale a propos związku, taka dygresja. Ja z moją Gosią znam się no, już od ponad 12 lat, a poznaliśmy się dokładnie 10 kwietnia 2010. Jak spadał tu polew, to my kończyliśmy imprezę. No nasi ówcześni partnerzy też zostali zdradzeni o świcie. Ja nie ukrywam, że ta katastrofa wpłynęła na nasz związek, wiecie, bo no, my jesteśmy na tym etapie, że seks raz w miesiącu wystarczy. My nazywamy to miesięcznicami. Atmosfera jest podobna. Moja Gosia leży sztywno jak brzoza, a ja pull up, pull up. Ale wiecie, mi odpowiada taki seks w długotrwałym związku, nie? No bo to nie trzeba robić jakichś długich gier wstępnych, jakichś długich podchodów, nie? No to wygląda mniej więcej tak. I jedziemy. I wiecie, i to też jest spoko, nie? Bo my wiemy, co lubimy, wiemy, co nas kręci. No, moja żona mi ufa. Ona wie, że ja nagle nie zacznę jej układać kutasem po twarzy. Bo ostatnio, jak tak zrobiłem, to się wkurwiła i go pogryzła. No mam nauczkę. Wiecie, ja w łóżku, no nie wiem, no, nie staram się zaimponować, nie staram się zaskoczyć, no po prostu się nie staram. Ale my się z tym dobrze czujemy. Słuchajcie,
To jest trochę jak taka wizyta w sklepie z piwami. Jest dużo fajnych, kraftowych piwek, których nie próbowałeś, nie? No i może byś kupił, ale co? No jedno może ci smakować, a po drugim może cię boleć głowa. Więc po co ryzykować? Skoro wiesz, że kręci cię ciepła, lekko wygazowana Tatra z puszki. Wiem, jestem romantykiem. Ale to była dygresja. Wróćmy do tego mojego dzieciństwa. Ja w pewnym momencie przesiadłem się oczywiście z nocnika na taki kibelek. Mieliśmy taki kibelek w starym stylu, pewnie starsi kojarzą, z taką półeczką w środku, na której widać cały urobek. No. Moje zwyczaje się totalnie nie zmieniły. Ja dalej chciałem pokazywać rodzicom, co mu czynił. Ale zmieniło się to, że zacząłem się na maksa interesować militariami. I wszystko, ale to naprawdę wszystko kojarzyło mi się ze sprzętem wojskowym, nie? Więc wołałem rodziców, rodzice, zobaczcie, zobaczcie, dzisiaj Michaś zrobił 2 granaty. Oni, brawo, a innego dnia, rodzice, rodzice, zobaczcie, dzisiaj Michaś zrobił czołg, a to 4 pancernie i pies. Oni, brawo, synku, jesteśmy z ciebie tacy dumni. Janek, to jest chore, on ma 19 lat. Jeszcze na koniec mam dla was taką historię o tym, jak staram się być dobrym rodzicem. Ona jest trochę jak taka antyczna grecka tragedia. Wiadomo, że się źle skończy. Ja wam od razu mówię, dlaczego ona się źle skończy. Teściowa ma klucze od mojego mieszkania. Zamki wymień. Zamki wymień. To jest dobry pomysł. Jesteś ślusarzem może? Ślusarzem amatorem. Słuchajcie, o co chodzi w tej historii? Witkowi, przypominam, 4 lata, długo nie schodził na pletek z żołądzi, więc poszliśmy z nim do lekarza. Lekarz dał jakąś tam maść, zaczęliśmy go smarować, rozmawiać przy nim, czy ten na pletek schodzi, czy nie schodzi. I słuchajcie, młody poczuł, że cały jego mały świat skupił się na jego penisie. I pomyślał, że coś z nim nie tak. No wiecie, a dla nas facetów, nawet w tym wieku, no kutas to jest temat kluczowy. My jesteśmy fiutocentryczni. No chłopaki, pewnie pamiętacie czasy nastoletnie, te ciągłe wątpliwości, te ciągłe pytania. Czy 9 centymetrów to dużo? Czy rosną ci już włoski? Słuchajcie, kumplowi nie rosły i matka złapała go na tym, jak smarował sobie jajka i podbrzusze jej odżywką do włosów. No i pytanie najważniejsze. Czy jak przy erekcji jest skrzywiony, to oznacza skoliozę chuja? Więc ja się kompletnie nie dziwię mojemu młodemu, że on się zaniepokoił. A już totalnie mu odwaliło, jak któregoś dnia ten napletek zszedł i on zobaczył, że coś jest pod spodem. Słuchajcie, to był szok, jakby odkrył przejście do Narni. On się nie dawał dotykać, nie dawał się myć. Słuchajcie, jak próbowałem go umyć, to czułem się jak Kaczyński na czarnym proteście. 3-latek, słuchajcie, 3-latek krzyczał do mnie. Zostaw moje ciało, moja sprawa. Więc dajemy mu spokój na 2-3 tygodnie, no ale mijają 2-3 tygodnie bez mycia. Moja ojcowska wyobraźnia zaczyna pracować. Zaczynam sobie wyobrażać, że pod napletkiem mojego syna biegają jakieś wielkie, zmutowane bakterie. Jak z tych starych reklam Domestosa. Szefie, pod napletkiem jesteśmy bezpieczne! Więc postanawiam działać. Słuchajcie, moja Gosia wychodzi do pracy, ja mam z młodym poranne mycie, nie? On stoi goły w wannie. Ja myślę sobie, nauczę. Jak ojciec syna, jak facet faceta, że mycie kutasa jest spoko. Więc staję naprzeciwko niego, ściągam spodnie, ściągam gacie. On się patrzy na mnie. W jego oczach widzę, gdzie jest mama? Ale hardo mnie pyta, czemu tata ściąga majtki? A ja zgodnie z prawdą mówię mu, bo chcę ci coś pokazać. I tak jak wy, słyszę, że to krzywo brzmi. I oczami wyobraźni, słuchajcie, sięgam w przyszłość i widzę mojego 30-letniego syna na psychoterapii. Panie Witku, dlaczego nie ma pan lustra w łazience? Boję się gołych mężczyzn. I widzę, jak ta moja szklanka wody, podawana przez dziecko na starość, staje się do połowy pusta. Ale brnę w to dalej. Myślę sobie, nie mogę się wycofać, bo stracę cały mój ojcowski autorytet. Brum, brum. Więc stoję goły w wannie, z idiotycznym uśmiechem namydlam fiuta
i buduje ojcowski autorytet na pełnej piździe. Mówię, zobacz, tatuś już się umył, teraz twoja kolej. Nie będziesz mi mówił, co mam robić, Rusku. Ale wiecie, 2-1. Dobre. I wiecie, ale ja się o niego boję. I z tego strachu, z tej bezradności postanawiam najgorzej. Umyć go na siłę. No ale boję się, że się poślizgnie w tej wannie. Więc go wyjmuję z tej wanny, słuchajcie, i goły, szarpie się z gołym 3-latkiem na podłodze w łazience. On krzyczy, tato, załóż majtki. Ja sięgam po gąbkę, a za mną stoi przerażona teściowa, która ma klucze od mojego mieszkania. Dzięki, tyle ode mnie! To była prawdziwa przyjemność dla was wystąpić. Dzięki, Sprotawa!